Jak pan profesor ocenia? Co? No więc oceniam to bardzo dobrze. Widzę, że herbicyd jeszcze działa. Reakcja powoli zachodzi. To jest dopiero właściwie 2 dni po zabiegu, to jeszcze pełnego efektu nie widać. Ale widać, że cebula po zastosowaniu protektora została całkiem nieźle osłoniona przed fitotoksycznym działaniem herbicydów. Także koncepcja, którą myśmy tutaj wspólnie wypracowali, sprawdza się. Tak by to należało podsumować. A tu mamy uszkodzenie. No tak, coś się zdarzy. Coś się zdarzy. Coś się zdarzy. No, to jest ciekawe nawet. Tu mamy uszkodzenia, ale... No tak, ale to jest pojedyncza roślina. To jest pojedyncza roślina. Powinno być, proszę pana, i tutaj, o, tutaj też, to są uszkodzenia goalu. No tak. Siedział ale tu poszło pół litra. Znaczy, tu poszło 250-480. 250, to jest zaraz, 250-480, tak? Tak. To jest tak. Czyli tak jak pół litra, 240. Tak, 250-480. 250. Plus 170 ml lontrelu. Lontrelu też duża dawka. Tak, to było 170. 170 ml. Bo w mieszaninie zaleca się stosować setkę tylko. Ale w trzech zabiegach, proszę. No tak. 170 ml lontrelu. To znaczy, ja panu powiem inaczej. Gdyby on prawdopodobnie zastosował, udało mu się zastosować to w tak trzech zabiegach, to jest zapisane, bo może by to wyglądało lepiej. Uh-huh. Wie pan zupełnie. Znaczy, tu nie było, żadnej doglebówki. Żadnej doglebówki. Właśnie żadnej doglebówki. I prawdopodobnie troszkę za późno zastosował tą małą dawkę, proszę pana. Tak. Uh-huh. Bo taką mikrodawkę 50 można zastosować bardzo wcześnie, jak cebula jest w fazie flagi. Uh-huh. Wie pan zupełnie. A tutaj to było troszkę... Po prostu mogła pogoda nie odpowiadać. Zaraz, dzisiaj jest którego? Dzisiaj jest już 8. Dzisiaj już jest 8, tak. 8, 0, 6. Cebula bez protektora, tu pada kropla goalu w tym miejscu, zostaje uszkodzona przez goal częściowo tkanka i cebula zaczyna rosnąć tą stroną nieuszkodzoną. I dlatego efektem tego niektóre cebule się wyginają w sposób charakterystyczny. Zatem widać z jednej strony taką plamkę, a z drugiej strony jest cebula dobra, prawda? W zależności od tego, jak upadnie kropla. I wtedy to nadrasta drugą kroplę. Jasne. A to właściwie nie będzie nigdy zregenerowane. No tak, to widać. Prawda? Wyraźnie. To jest objaw taki.